Życie, które przeżywam, jest przeżywaniem jakiegoś marzenia, można by rzec. Bo jako bardzo młody człowiek, kiedy ta pasja mnie wciągnęła bardzo silnie, grania, bardzo, bardzo długo nie wierzyłem, że kiedykolwiek może to być moją drogą życiową. Po prostu muzyka pojawiła się w moim życiu jako coś, co pokochałem i stało się to dla mnie bardzo atrakcyjne. Ponadto muzyka. Właściwie sprawiła to, że stałem się tym, kim jestem. Bardzo, bardzo silnie. Byłem nieśmiałym mareczkiem z lokami a la Jimi Hendrix. Pierwszy koncert, jaki zagrałem, mając lat 15 w lokalnym zespole, grałem tyłem do publiczności, chociaż myślałem, że jestem Kifem Richardsem. Ze strachu naturalnego. Więc wiele rzeczy, które się w moim życiu wydarzyły, jeśli chodzi o stawanie się takim człowiekiem, którym jestem teraz, zawdzięczam muzyce. Artysta musi mieć rodzaj twórczego niepokoju, yy, musi mieć pewną ciekawość świata. To jest bardzo ważne, że jakby ten niepokój połączony z ciekawością świata i w pewnym sensie z zachwytem nad tym światem sprawia, że chcemy ciągle się wypowiadać artystycznie, coś mówić przy użyciu naszej sztuki. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, bardzo ważna, to jest rodzaj imperatywu, który jest zasilany pasją. Czyli imperatywu do pracy, i to jest słowo klucz. To nie jest do końca taka praca, że na przykład od dziecka jestem przymuszany do grania na gitarze w moim przypadku. Nie, jest inaczej. W pewnym momencie pasja się pojawi pojawiła w moim życiu, tak było. I to sprawiło, że ja właściwie nie pracowałem, chociaż jakby policzyć te godziny. Panie Marku, ile pan ćwiczył, jak pan zaczynał grać? Nie wiem, cały czas. Potrzebny jest też talent. Chociaż nie w takim stopniu, jak się wydaje zazwyczaj ludziom, którzy myślą, że o to jest zdolny jegomość i twórczość, jakby to, co on wytwarza, jest wynikiem tylko tego talentu. Nie. Właśnie to jest ten niepokój, zaciekawienie, zachwyt, jakaś ciekawość wieczna połączona z wewnętrzną potrzebą pracy, zasilaną pasją, a także rodzaj dyscypliny, którą z czasem sobie narzucasz jako artysta. Za to wszystko dostaję nagrodę. Nagroda to jest ten stan, który uzyskuje, kiedy stoję na scenie, bądź gram z muzykami. Stan, w którym, kiedy nam się to przydarzy, jesteśmy w pewnym sensie odłączeni. Nie chcę pójść w jakąś ezoterykę, ale to jest coś takiego. Prawdopodobnie w momencie, kiedy, mówiąc kolokwialnie, mi przyżera na scenie, co jest ważne z muzykami, ja wtedy jestem najlepszą wersją siebie. Fruwa się gdzieś, coś jestem odłączony. Nie wiem, samo się gra. Ten stan, wspaniały, taki troszeczkę na pograniczu medytacji i czegoś takiego. Jeżeli poczułeś to raz, piąty, dziesiąty, to chcesz do tego wracać to jest rodzaj uzależnienia. Praca, która stanowi lwią część mojego życia, jakby przy instrumencie czy przy komponowaniu, sprowadza się do tego, że ja chcę jak najwięcej umieć. I to też się wiąże ze specyfiką, jakby mojego zawodu. Tego, czym ja się zajmuję. A ja się zajmuję jazzem, zajmuję się improwizacją. Improwizacja, czyli tworzenie jakichś muzycznych myśli tu i teraz, to, żebym ja mógł wyrazić się, im więcej mam jakby środków do tego, tym być może moja wypowiedź będzie pełniejsza i głębsza. Im więcej potrafię zagrać, tym więcej jestem w stanie wyrazić swoją sztuką. Jedna grupa to są ludzie, których podziwiałem, których muzyki słucham do dzisiaj, a których nie spotkałem, a drudzy to muzycy, których spotkałem. Usłyszałem muzykę Milesa Davisa. Ta muzyka, co jest właśnie kluczem, wywołała we mnie takie stany emocjonalne, tak silne, że ten zapis emocjonalny w odbiorze, czyli jako meloman, odebrałem coś pięknego, usłyszałem, że to jest piękno, chciałem tego słuchać dalej. Bardzo silny zapis emocjonalny, zatem zacząłem się wsłuchiwać w jego nagrania. Czyli właściwie, jakby powiedzieć, to wszystkie te wielkie rzeczy, które zostały nagrane, które słuchałem, to jest najlepsza szkoła, jedyna wspaniała, nieskończona szkoła. Jak byłem początkujący bardzo młody, słuchałem Hendrik'sa i Led Zeppelin. Potem pojechałem na warsztaty jazzowe do chodzieży, i tam się okazało, że wolność, którą daje ta muzyka, że jakby. Że oni improwizują, ja to czuję, że to działa na mnie emocjonalnie. Poza tym spotkałem tych wspaniałych ludzi, m, którzy tam uczyli, czołowi polscy muzycy jazzowi. Jak zobaczyłem, oni są, jakimi oni są też modelami w życiu, jak, że właśnie ta kreacyjna część ich osobowości jest tak silna, że to na takim zieleniogórskim mareczku zrobiło wielkie wrażenie i to mnie pociągnęło dalej. Wielkie wrażenie na mnie zrobiły te współprace, jak zaczynałem grać z mistrzami polskiej sceny jazzowej, takimi jak Tomasz Szukalski, Janusz Muniak, Tomasz Stańko czy Henryk Miśkiewicz. I to jest podprogowa lekcja, którą uzyskujesz. Dużo silniejsza, właśnie silniej wzmocniona emocjonalnie. Jakbym grał z Milesem, to prawdopodobnie na pewno go też wymienił, oczywiście. Ale od każdego z nich nauczyłem się czegoś innego. Ale, ale to, jest, to jest taka lekcja, którą odbierasz bez słów. To, to wszyscy wymienieni. Nic nie mówią na temat muzyki. Prawie. To jest fenomen. Że to nie jest tak, że ktoś mi mówi, graj tak, siak, bo cię wziąłem do zespołu. On mnie bierze łebka młodego do zespołu i po prostu ja mam grać i tyle. Czasami oczywiście są jakieś drobne wskazówki. Uczysz się przez wymianę. Nie wiem, mogę o każdym słowo powiedzieć. Gra, grałem z Tomaszem Szukalskim, który po prostu był dzikim zwierzęciem połączonym z, z jakimś nieprawdopodobnie lirycznym kimś, on potrafił zagrać w jednej frazie wykrzyczeć cały ból świata drąc się wprost na tym saksofonie, by wykończyć tą frazę finezyjnymi perełkami delikatności, największej czułości. Jeżeli coś takiego słyszysz grając wolnego bluesa, i to zostaje stało na całe życie. To jest wielka lekcja. Postaw dalej Janusz Muniak, też wspaniały yy, saksofonista, którego muzykowanie yy, polegało na tym, że on właściwie od przez ostatnie 40 lat swojego życia grał standardy wyjątkowe. Stare Broadwayowskie utwory, niewiele je zmieniając, grając. No właśnie, ale jak? I to tutaj się kłania w ogóle bardzo ważny element naszej drogi. Nieważne co, ważne jak. Muniak grał to właśnie z delikatnością, nieprawdopodobną, finezją muzyczną, że tak jak on, on się ubierał zawsze bardzo elegancko w takie eleganckie marynarki i tak samo grał. To było godne. To było na niesamowitym poziomie. Oczywiście, stojąc koło niego, ja do, właśnie odbierałem lekcje. Ja grałem to swoje, to coś, co miałem. On na to reagował. Byliśmy w tej interakcji oczywiście, ale widziałem, że tak pięknie można grać. No, był Tomasz Stańko, z którym kilka razy mi się udało zagrać też i nagrać. Nie miałem okazji go dobrze znać, bo był moim sąsiadem. No, tutaj to, tutaj to jeszcze lekcja inna płynęła. Tutaj płynęła lekcja, jak budować własny język muzyczny, bo stoisz koło takiego gościa i on gra w pewnym sensie niedoskonale, jeśli chodzi o no, muzykę z filharmonii dobrej, na pewno wyżej potrafi zagrać na trąbce, on gra siebie, 100% Stańki. Tutaj stoi ten Stańko, on gra jak Stańko. I jego koncept w ogóle, że on zawsze był tym Stańko, bardzo silny rys osobowościowy, Uczysz, wszyscy wymienieni mają charyzmę, ale tutaj uczyłeś się tego, że on ma swój głos. Jaki on ma głos? On zawsze gra bardzo jak on. No i czwarty wymieniony, z którym grałem najwięcej i spędziłem z nim mnóstwo czasu na scenie, to jest Henryk Miszkiewicz, no, który jest po prostu pięknym człowiekiem, pięknym muzykiem, który. Granie z nim zawsze czujesz się świetnie. Bo to jest ciekawe, że z wszystkimi nimi czujesz się bezpiecznie, ale stojąc z Tomaszem Szukalskim. Czułeś rodzaj niepokoju, grając ze stańko nagranie. Men, Catman, mniej graj, mniej, więcej wiesz, wiesz. Czułeś, że jesteś jakby. A Z Heniem czujesz bardzo silnie to, że on cię kocha za to, że ty z nim grasz, a ty kochasz jego. Wszyscy czterej panowie wymienieni, oni są naturalnym muzykiem. Ja tak mówię. Byli naturalnymi muzykami. Czyli każdy z tych ludzi, których poznałem, mieli, mieli swoją osobowość ale tak grali jacy byli to są ważniejsze dla mnie lekcje niż te które odebrałem od nauczycieli ogólnie staram się zarazić pięknem muzyki i jakby przekazać podprogowo że mnie to porwała ta droga i wytłumaczyć im w jakimś sensie dlaczego ja w ogóle wierzę w uczenie podprogowe czyli tak naprawdę to że ja nauczę na warsztatach kogoś grać czegoś trudnego nie jest tak ważne jak to, że ja zauważę, że być może on zacznie lepiej formować myśli muzyczne, frazować, jakiś element poprawie. Więc mój koncept jest taki. Na studiach na przykład. Przychodzi student, ja myślę o nim. Nie mówię mu tego, ale myślę o nim. Ty nie będziesz za pięć lat artystą z dyplomem. Ty jesteś artystą teraz. Już. To, co ja ci mogę pomóc, to ja mogę jako człowiek doświadczony i starszy sprawić, że twoja droga się rozwinie Twoja droga, na którą ty masz pomysł, czyli jakby daję wędkę, nie rybę. A co jest bardzo ważne też? Ja, dochodząc do miejsca, w którym jestem teraz, bardzo dużo po drodze miałem kłopotów przeróżnych, związanych z samym graniem, manualnych, nie umiałem wielu rzeczy. Ja to wszystko pamiętam, więc pokazuję im, jak ja dochodziłem do pewnych efektów, więc jakby dzielę się wszystkim, co mam. Pamiętam, że robiliśmy nagranie kiedyś w Studio S4 na Woronicza, właśnie ze Tomaszem Stańko. Śpiewała Anna Maria Jopek, był Sławek Kurkiewicz, Cezary Konrad i ja i właśnie Stańko, który przyszedł i graliśmy utwór ludowy polski. I pamiętam, przed, przed samym tejkiem, jak to mówimy potocznie, Stańko mówi: men, jakie tam są akordy? Podaj mi te, weź, zagraj mi te akordy. Ja mu gram te akordy i on jakby z taką bezradnością ucznia trochę, próbuje te dźwięki dobrać, jakby. On ma świetny słuch, i, i tak dalej, to wiadomo, ale jak się sprawdza tak. Jakby, no, po czym został włączony rekord? Został wykonany jeden take, po którym się wachlowałem przez najbliższe 40 minut. Po wytworzyła się jakaś magia nieprawdopodobnej muzyki, która właśnie wyraziła się w sztuce. Przede wszystkim niech żyją artyści. Niech żyją artyści i niech żyją ludzie twórczy, którzy sprawiają, że świat jest piękniejszym miejscem, bardziej znośnym miejscem do życia, można by powiedzieć. Też mi się przypomina taki tekst, który powiedziała Wisława Szymborska na temat poezji czy poezja może uratować świat, że nie bardzo, bo ludzie, którzy czynią zło, nie czytają wierszy. Więc ja nie chcę tutaj powiedzieć, że moja muzyka, czy piękna muzyka, która powstaje na świecie, ona zmienia świat jakoś drastycznie w sensie rewolucyjnym. Ale no, niech żyją artyści, niech żyje sztuka. Dlatego, że dzięki temu jest raźniej po prostu na świecie.